W internecie pojawiły się kolejne wycieki na temat nowego sezonu czwartego i znamy kolejny możliwy jego przedmiot. Do tego pojawiły się kolejne darmowe nagrody, jakie gracze mogą zdobyć na swoje konto i znamy kolejne przedmioty, jakie niebawem trafią na wyspę. Cześć wszystkim, z tej strony nie kto inny, Kodmigao, i witam was na odcinku z ciekawych nowości. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego wczorajszego konkursu, a jeżeli dzisiaj chcecie wygrać prezent za 300 fałdolców, to zostawcie apeczkę do góry, suba z dzwonem i kod kicia, tak jak te kozaki, i nie zapomnijcie o komentarzu z nickiem. No i tak, moi kochani, jak chyba każdy z was bardzo dobrze wie, w ostatnich dniach w internecie pojawia się ogrom, i to ogrom informacji na temat nadchodzących zmian i nowości, jakie trafią do Fortnite'a, i w ostatnich dniach również coś się pojawiło. Między innymi otrzymaliśmy kolejne ważne informacje na temat nowego sezonu czwartego, poza tym otrzymaliśmy kolejne darmowe nagrody dla graczy, a żeby to było mało, dostaliśmy zwiastun nadchodzących przedmiotów, które będą dostępne na wyspie. Na początku zaczniemy sobie od tematu przedmiotów i temat ten podał nam leaker Hypex na Twitterze, który napisał: wyciekł zwiastun rozgrywki Fortnite'a w obecnym rozdziale 5, a na nim widać dwa nowe przedmioty i jest tam minigun oraz pistolet z hakiem. Przedmioty te macie widoczne teraz na ekranie i jak widać już oficjalnie zostało potwierdzone, że obydwie rzeczy niebawem będą dostępne na wyspie i dzięki temu zwiastunowi zobaczyliśmy, jak mniej więcej mają one działać zaraz po trafieniu na wyspę. No i teoretycznie wszystko byłoby ok, ale chciałbym przypomnieć widzowie, że na wyspie jest medalion z nieskończoną amunicją oraz mityczne auta dające większą szybkostrzelność, co w połączeniu z miniganem może być naprawdę nie do zniszczenia. Tak więc miejmy nadzieję, że do tego czasu Fortnite osłabi lekko samochody, bo osobiście jeżeli spotkam w grze gościa jadącego mitycznym autem z medalionem na amunicję i z miniganem, to prędzej opuszczę rozgrywkę, niż podejmę się takiej walki. Jednakże kochani, to nie jedyne przedmioty, jakie nadchodzą do Fortnite'a, ponieważ w internecie pojawiła się kolejna lista przedmiotów, jakie mają trafić na wyspę i według leakerów są to rzeczy, które stricte pojawią się na nowe wydarzenie lata. Cały ten temat również podał leaker Hypex, który na swoim profilu wypisał nam wszystkie te przedmioty. I co ważne kochani, podkreślił on w swoim poście, że niektóre z nich mogą się jeszcze zmienić, a niektóre w ogóle mogą nie trafić na wyspę. Co do samych przedmiotów, to mamy tam tak: granaty impulsowe, przenośną szczelinę, dynamity, mini crashpady, czyli te poduszki do wyrzucania i odbijania, mdłę do leczenia oraz ostatni przedmiot to automatyczny pistolet, ten na ekranie. Wszystkie te przedmioty mają trafić na wyspę obecnego sezonu i będą one trafiały regularnie po kolejnych aktualizacjach, tak więc nie zdziwcie się, jak nagle któregoś dnia będą one dostępne, a najwięcej z nich powinno trafić na event lata. A jak już mówimy tutaj o evencie lata, to według leakerów ma ono trafić do gry na koniec czerwca, jakoś 27-9, o czym poinformował nas leaker Shina, i data ta wzięła się z tego, że mniej więcej w tym okresie trafiały one w poprzednich latach do Fortnite'a. Cały temat wydarzenia lata omówiłem wam akurat na niedawnym odcinku na kanale, dokładnie tym tutaj, tak więc jeżeli interesuje was ten temat, to polecam sobie go obadać, a teraz przejdziemy do tematu kolejnego sezonu czwartego, bo w jego temacie też coś mamy. Osoby, które jeszcze nie pamiętają, to już po starcie obecnego sezonu w internecie pojawiło się sporo informacji na temat już tego kolejnego sezonu czwartego, gdzie dowiedzieliśmy się między innymi o przedmiotach, tematyce i pewnej nowej współpracy. Dzięki tym informacjom potwierdziła nam się ponownie niedawna mapa drogowa, która wskazywała nam, że kolejny sezon, czyli ten czwarty, będzie o tematyce Marvela, i rzeczywiście tak będzie, a teraz w internecie pojawiły się kolejne informacje w tym temacie. Informacje o tym podał nam leaker Shina na Twitterze, który napisał: potencjalny mityczny item na sezon czwarty, a dalej napisał, że Fortnite pracuje nad nową funkcją rozgrywki nierzeczywistej ściany, i dodał, że litery duże mają tutaj wielkie znaczenie. Dalej zaś napisał, że inicjały T, czyli I oraz W, mogą oznaczać niewidzialną kobietę, którą przedstawił on w swoim poście,
i pasowałoby to również do motywu kolejnego sezonu. Ale co ważne, pamiętajcie, że jest to obecnie tylko mała teoria. Sam przedmiot, tak jak wspomniał on na początku, ma być mitykiem i najpewniej będzie to swojego rodzaju moc na wyspie, którą zdobywalibyśmy po likwidacji danego bossa, co byłoby mega fajne, lecz na teraz nie mamy jeszcze żadnych wielkich szczegółów. Jednakże jest to kolejna informacja, która ponownie potwierdza nam, że w kolejnym sezonie mamy otrzymać sezon powiązany z Marvelem, gdzie dostaniemy jakieś specjalne moce na wyspie, karnet Marvelowy i inne ciekawe rzeczy, które my gracze dopiero poznamy. Jeżeli interesuje Was temat kolejnego sezonu czwartego oraz wszystkich dotychczasowych wycieków, jakie pojawiły się w jego temacie, to polecam sobie zobaczyć dokładnie ten odcinek tutaj, ponieważ przedstawiłem Wam tam wszystkie najważniejsze nowości. A na koniec przygotowałem dla Was temat, który na 100% spodoba się każdemu z Was i nie bez powodu jest on przedstawiony na końcu, ponieważ pozostawiłem go dla tych, którzy oglądają filmy do końca, a jest to temat niczego innego jak kolejnych nagród. W ostatnich dniach do sklepu z przedmiotami zostały wprowadzone wszystkie pakiety, gdzie otrzymaliśmy między innymi pakiet startowy do trybu podstawowego oraz trybu ratowania świata i w międzyczasie otrzymaliśmy jeden pakiet, ale na konsolę. Mowa tutaj dokładniej o pakiecie PlayStation Plus, który pojawia się w prawie każdym nowym sezonie, jaki trafia do Fortnite'a i tym razem zawiera on dokładnie te przedmioty tutaj, czyli plecak, emotkę rzucaną, sztandar oraz dodatkowe malowanie. Wszystkie przedmioty macie widoczne tutaj i pewnie zaraz napiszecie, no ale Migao, to nie jest darmowy pakiet, bo trzeba kupić usługę PlayStation Plus, no i teoretycznie tak, lecz kochani, samą subskrypcję aktywną na teraz ma około 87% graczy na konsoli. Tak więc, skoro większość osób już posiada tą subskrypcję, to teraz mogą odebrać te przedmioty za darmo na swoje konto. A jeżeli nie macie jeszcze tej usługi, to pamiętajcie, że nie jest ona tylko po nagrody do Fortnite'a i daje o wiele więcej rzeczy. Sam pakiet będzie tam dostępny prawdopodobnie aż do kolejnego sezonu, więc czasu na odebranie tych przedmiotów macie jeszcze bardzo i to bardzo dużo, więc nie musicie się śpieszyć, lecz pamiętajcie, aby je odebrać, bo później nie będą już dostępne. W kolejnym sezonie powinien pojawić się o wiele lepszy pakiet do PlayStation, bo przeważnie w tych pakietach mamy dostępnego skina i co jakiś czas pojawia się inny pakiet ze słabszymi przedmiotami, więc kolejny powinien być o wiele lepszy. A i przy okazji chciałbym jeszcze dodać, że w internecie pojawiły się informacje na temat tego, kiedy do Fortnite'a zostanie wprowadzona pierwsza wielka aktualizacja obecnego sezonu i według leakerów ma to być w okolicach 11-13 czerwca. Wraz z jej wydaniem w grze pojawią się kolejne ciekawe nowości, a w tym nowe przedmioty, darmowe nagrody, funkcje i wiele więcej i miejmy nadzieję, że wraz z jej wydaniem zostaną osłabione lekko pojazdy i te nowe rękawice. A i spodziewajcie się, że jutro lub najpóźniej pojutrze pojawi się film o tym update'cie. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się spodobał. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie, tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live'ie wieczorem i jutro na filmie rano. Yo!